Dzień dobry, witam Państwa w ten piękny poranek śnieżny. Czemu tam jest żółty śnieg? Już tak z rana? No wiecie co? No wiecie co? Zobaczcie, ale napadało. Znaczy mogłoby, znaczy nie, nie mogłoby, bo właśnie muszę iść wyprowadzić samochód. Ogarniamy się do przedszkola. Także witam jeszcze raz, tym razem twarzą, nie tylko głosem, w ten poranek. Dzisiaj mamy siódmego. Kurczę, wiecie co? Całe szczęście, że Rafał wczoraj do mnie napisał z rana, żebym się nie wybierała przypadkiem do przedszkola, bo oczywiście ja się wybierałam i by było tak samo jak z Dniem Niepodległości, kiedy to pocałowałam klamkę. Wczoraj też chyba miałam ochotę pocałować tą klamkę w przedszkolu. Sześciu króli. Sześciu króli, dobrze mówię, tak? No tak. Sześciu króli. No kto wymyślił sześciu króli? No kto wymyślił sześciu króli? Dzień dobry. Dzień dobry. Zezol. Zdziwiony? 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 Dobra, ja się ogarniam. Lecimy do przedszkola, a potem lecimy z Robertem do chirurga, do poradni chirurgicznej. Zobaczcie, czy już tego pręta można wyjąć, nie? Tak urosłem? Pokaż, jak urosłem. Pokaż, jak urosłem. Pokaż, jak urosłem. Jestem już taki duży pies, jestem duży, nie? I duży łobuz jestem. Tak? Duży jestem, taki jestem, duży, taki jestem. Duży łobuz, taki. Także o, zaczynamy dzień. Zaczynamy dzień. Kawka już tutaj jest. Dawno się nie widzieliśmy. Chyba za długo. Długo za długo. Przerzuciłam się na kawę sypaną, bo stwierdziłam, że lepiej na mnie działa niż ta ekspresowa. No właśnie, no też tak myślę. Znaczy, no na chwilowo, nie to, że na zawsze amen i już nie piję ekspresowej, po prostu mam teraz taką fazę, że chcę pić kawę sypaną. Dobra, lecę, muszę się jeszcze ubrać i uczesać, pogonić dzieci i lecimy ogarniać. Widzimy się. No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak widzicie, świat się wali. No to żeśmy się naoglądali vloga, nie? Wczoraj miałam go zmontować, puścić, ale był taki dzień, że niestety, no choćbym chciała, to bym bardzo, ja naprawdę bardzo chciałam w końcu do Was wrócić po tej wstrętnie długiej przerwie, ale nie dałam rady. Po pierwsze miałam wykłady do 21, potem musiałam zrobić paznokcie. Fajny powód, nie? Znaczy, już tłumaczę. Paznokcie miałam czerwone, przecież święta, Sylwester, miałam piękne czerwone paznokcie, na które patrzyłam po prostu z uradowaniem. No, że dzisiaj idę do szkoły, więc musiałam z powrotem wrócić do nudziaka, który i tak jest zakazany, ale myślę, że pani mniej zobaczy to niż czerwień. W dodatku musiałam się uczyć. Dzisiaj mam kolejny egzamin. Znaczy kolokwium bardziej niż egzamin, bo to akurat na podstawach pielęgniarstwa mamy takie kolokwia, 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 a potem cały egzamin z tego wszystkiego, nie? No, tak już nie mogę się doczekać. Właśnie odprowadziłam Kajtka do przedszkola, w ogóle przedszkole dostałam nową listę. Ja wiem, że uwielbiacie, kiedy mówię o przedszkolu i że ja powinnam zabrać stamtąd dziecko i zabiorę stamtąd dziecko, ale chcę, żeby dochodził, wychodził do końca wakacji, nie do końca wakacji, no tak, od września pójdzie do nowego przedszkola, ale tutaj proszę Państwa, dostałam nowy plan i słuchajcie, dzieci mają 11 kulik. Kulik polega na tym, że będzie kuligiem i w atrakcjach kuligowych jest wpisane ognisko i drożdżówka i herbatka. I wyobraźcie sobie, że taki kulik, który jest tak naprawdę, no tutaj bliziutko, daleko nie będą jeździć, kosztuje 100 zł. Kurde, szkoda mi jest, szkoda naprawdę, no zapłacę mu za ten kulik, bo bym chciała, żeby skorzystał z tego, że jest śnieg, żeby zobaczył, co to jest kulik, bo on w ogóle nie ma pojęcia, czym kulik jest. Co? Się drzesz. Ale, no po prostu szkoda mi było, żeby był wyłączony z takiej atrakcji. Ja nawet nie tak dawno temu rozmawiałam z panią, która pracuje w przedszkolu publicznym i powiedziała, że nie ma takiej sytuacji, żeby dzieci były wyłączane z jakiejś atrakcji, nawet jeżeli rodzice nie zapłacą. Skoro wszystkie dzieci idą, no to te inne dzieci też idą. Niestety tu jest tak, że jeżeli nie zapłacą, no to dziecko będzie biedne siedziało w przedszkolu. Pewnie nie samo, bo większość rodziców
też nie zapłaci. Znaczy większość, na pewno nie większość. Nie wiem zresztą. Nieważne. Nie będę się rozkminiać tutaj nad tym. Muszę szybko ogarnąć sobie ten zlew i to wszystko. Wczoraj mi już nie starczyło czasu. A w ogóle to ja się muszę wziąć, ogarnąć, pomalować. Oczy spuchnięte od długiej nauki. Ostatnio chodzę spać, druga, trzecia, wstaje siódma. Także ja się idę ogarniać. Tu ogarniać. I do szkoły. Jak ten czas szybko leci, ja już ogarnięta. Lekki stresik przedegzaminacyjny, przedkolokwialny jest. Także trzymaj tak kciuki, żeby było dobrze. Musi być, nie? Podstawy pielęgniarstwa to podstawy pielęgniarstwa. Zda się. Na logikę trochę, trochę się nauczyło, trochę się coś pamięta, nie? Ale fizjologia. Fizjologia, która mnie czeka już 4 lutego. Co jestem mega przerażona, bo myślałam, że będzie w połowie lutego albo chociaż pod koniec. Materiału jest ogrom. Koleżanka rozmawiała ze swoją koleżanką, lekarką, która właśnie skończyła medycynę. I jak zobaczyła nasz materiał, to powiedziała, że ona miała dokładnie ten sam zakres materiału, tylko w ciągu roku. A my mamy w ciągu pół roku. I mamy się tego nauczyć, i mamy to zrozumieć, jeszcze siedząc w domach sami. Please, ktoś może mi udzielić korepetycji z fizjologii, wiecie co? Pierwsza jakby grupa, no idź, pierwsza grupa, bo na naszym roku jest pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo. Więc ratownicy już pisali egzamin z fizjologii i zdało 15 osób. Na co pan profesor powiedział, że jest zaskoczony, że tak dobrze im poszło. Na całe ratownictwo 15 osób zdało. Także no, pan Tadeusz Wierzba, postrach okolicznych wsi, miast, lekarzy, pielęgniarek, ratowników. Także nie sądzę, aby mi się udało tą fizjologię zdać. Już bym chyba wolała, nie wiem, matematykę. I jeszcze do tego biochemia dochodzi. Przypuszczam, że biochemia w moim życiu pielęgniarskim przyda mi się tak samo jak sinus i kosinus przez całe moje życie. Więc ja nie rozumiem, czemu my, biedni studenci, musimy tak cierpieć, ucząc się takich rzeczy, które nam się pewnie nigdy w życiu nie przydadzą. No ale cóż, takie życie, każdy przez to przechodził, albo każdy przez to przejdzie. Ja jeszcze idę sobie powtórzyć materiał. Mam pół godzinki do wyjścia, więc szybciutko powtórzę. Oczywiście nie zdążyłam sprzątnąć, ale to nic, to nic. Tak, no co? A, i w ogóle, to tak, co ja chciałam. Mam nadzieję, że mi się uda dzisiaj tego vloga wrzucić, wgrać, ogarnąć. I generalnie chciałam Wam powiedzieć, że jesteśmy 2 tygodnie do tyłu z vlogami, tak? Tak, no to już wszyscy wiedzą, którzy oglądali to wcześniej, vlogmasy. Materiały mam ponagrywane, no i stwierdziłam, że przedłużę Wam święta, czyli no nie wyrzucę tych wszystkich materiałów, tylko po prostu cofniemy się w przeszłość. No i teraz jestem tutaj na bieżąco, do Was mówię i Wam opowiadam. Natomiast zaraz dalej zacznie się powrót do przeszłości, czyli wszystkie vlogi, które nagrałam, których nie miałam czasu złożyć, zmontować i wgrać, aż do Wigilii poprzez Sylwestra. Niedużo nagrywałam, także nie bójcie się. Mam nadzieję, że teraz szybko wyrównamy się z czasem i będziemy na bieżąco, a tymczasem ja uciekam. Zanim jednak cofniemy się do przeszłości, to jeszcze z przyszłości, a właściwie z teraźniejszości, pragnę Wam coś pokazać, moje odkrycie, a mianowicie fajny tusz do rzęs. Ja wiem, że pewnie wszyscy już go znacie, połowa już używała i wie. Ja przypomnę, że ja dopiero eksploruję polskie drogerie, Rossmanny, Hebe i inne tego typu rzeczy. Spotykamy marki, których nie używałam wcześniej, bo nie było ich w Anglii. Dlatego jestem mega zachwycona tuszem. To jest Lovely. Nie znam za dobrze Lovely, nie znam ich produktów, ale tusz wygląda tak. Jest to Pump Up Volume Black Mascara.
I powiem Wam, że rzęsy wyglądają rewelacyjnie. Bardzo fajnie rozczesuje i podkręca mi te rzęsy, bo ja mam dosyć ciężkie rzęsy, które tak się prostują, opadają, a zalotki nie używam, bo mi się nie chce, nie mam czasu na takie pierdy. I po pomalowaniu, jak mi wyschnie pierwsza warstwa pomalowania, nakładam Maybelline The Colossal Smoky Black. Ten z kolei ma taką grubą szczoteczkę, bo tamten ma taką cieniutką, syntetyczną szczoteczkę, która fantastycznie rozdziela właśnie te rzęsy i je troszeczkę unosi. Natomiast ten ma taką grubą szczoteczkę i on wtedy te rzęsy już uniesione i rozdzielone fajnie pogrubia. O, to jest taka szczoteczka. I powiem Wam, moje drogie, a to jest taka szczoteczka. Powiem Wam, moje drogie, że ja testowałam tuszów z wysokich półek całe mnóstwo. Całe ogromne mnóstwo. Potrafiłam wydać sporo kasy na tusz i widziałam efekty. Natomiast te tusze kosztują grosze i powiem Wam, że takie efekty robiły naprawdę wyjątkowe tusze, bardzo drogie tusze, do których wracałam i twierdzę, że niepotrzebnie, ponieważ no tusz to tusz, ale z tego efektu jestem mega zadowolona, bo po pierwsze nie osypuje się w ciągu dnia, nie kruszy, te rzęsy są ładnie wyczesane, one robią od razu taki efekt wow na oku, także jestem bardzo zadowolona i polecam Wam te dwa żółciutkie tusze, na pewno się nie zawiedziecie. I jeszcze, zanim będzie po ptokach, wczoraj, słuchajcie, byłam w Empiku. Spójrzcie, jakie to jest cute. To jest teoretycznie świecznik. Świecznik, tak. Który kosztował 18 zł. Natomiast w tej chwili jest w przecenie w Empiku za 5,40. Także myślę, że jest mega fajny i można go sobie już teraz schować na przyszły rok, żeby sobie wyciągnąć. Wiele, że tak powiem, rewelacji nie ma, można sobie samemu zrobić, ale ja wiem, czy za 5,40 byśmy kupili takie szklane naczynko? Nie wiem. W każdym razie jest bardzo dużo fajnych rzeczy świątecznych przecenionych w Empiku. I tutaj nasuwa mi się moje wielkie rozczarowanie, ponieważ ja liczyłam na to, że w styczniu, zaraz po Sylwestrze, w sklepach, w marketach będą poprzeceniane rzeczy świąteczne. Tak jak to było w Anglii, na przykład tam, gdzie ja pracowałam, czy nawet w Tesco, czy gdziekolwiek, wszystkie ozdoby, które były do kupienia przed świętami, po nowym roku były po prostu za bezcen. Za bezcen, po 70% ceny, no naprawdę za bezcen. Nawet te najdroższe, najładniejsze, wszystko było przecenione i przynajmniej z tydzień, dwa jeszcze po świętach można było sobie pokupować bardzo, bardzo fajne rzeczy. I liczyłam na to, że będzie to samo tutaj. W Leclerc'u miałam kilka rzeczy na oku, zwłaszcza te bombki, które kupowałam. Tak mi się podobały, te takie fluffy, takie różowe, puszyste. I mówię, dokupię sobie po przecenie, chociaż one nie były drogie, one tam kosztowały, nie wiem, z 5-7 zł za bombkę. Ale no tak to wiecie, święta Sylwestra, nie było czasu i mówię, pojadę sobie na początku stycznia. Pojechałam na początku stycznia i po wszelkiego rodzaju bombkach ślad zaginął, absolutnie nic, totalnie w ogóle zero, nul. Wszystko gdzieś zabrali i nie ma. I jestem mega rozczarowana, bo właśnie myślałam, że obkupię się w piękne świąteczne rzeczy właśnie tuż po świętach. To jest moje mega, mega rozczarowała. Powróciła i zwyciężyła. Dwie piątki przyniosła. Oficjalnie mogę nazwać się kujonem w naszej grupie. Nie wiem jakim cudem, jak to się stało i skąd takie dobre oceny. Przyznam szczerze, że byłam troszeczkę zaskoczona, gdy pani rozdawała pracę do poprawki, bo spodziewałam się być właśnie w tej grupie. I z bijącym sercem oczekiwałam, a tam piątka. Piątka. Dwie w sensie. O dziwo, bardzo dobrze mi to idzie, czego się nie spodziewałam. No, gdzie ja z taką głową pełną make-upu i różnych głupstw, a tutaj taka ścisła wiedza medyczno-praktyczna, a mi to wychodzi. Czyżbym była stworzona do bycia pielęgniarką, a może do robienia make-upu pielęgniarką albo ASMR-a pacjent. O, ja może zacznę. Będę prekursorką pielęgniarek dbających
o pacjentów na oddziałach, robiąc im ASMR-a. To by było coś. Dobra, powróciłam. Ciemno, ciemno, ciemno. Strasznie, ale to jeszcze nie koniec moich męczarni, bo pojutrze mam kolejny egzamin, do którego muszę się przygotować, czyli teraz przebieram się, coś zjem, bo jestem tak głodna, cały dzień nic nie jadłam, tylko same kawy w szkole. Ogarniam się, w końcu ogarniam kuchnię. Jemy. Mamy spaghetti z wczoraj. No i co? I biorę się za naukę i za jeszcze prace pisemne, które muszę zrobić. Znowu, pomimo już części oddanych. Nie ma, no nie ma lekko, nie ma chwili wytrwania. Ale cóż, to trzeba, nie? Trzeba. Jak się powiedziało A, to się powie B, to się powie C. No chyba, że się nie powie i się wycofa, bo to też tak bywa, to jest różnie. No, jak ja się w ogóle zastanawiam, jak to będzie, bo prawdopodobnie od poniedziałku, znaczy w poniedziałek mam zadzwonić do pana doktora i się umówić z nim na praktyki na oddziale covidowym. Pani pielęgniarka, z którą dzisiaj mieliśmy zajęcia, się w ogóle dziwiła, ja mówię, ale to co będziecie siedziały w dyżurce, czy co będziecie robić, no bo co, biorą Was w kombinezony i czego Wy się tam nauczycie? W ogóle się niczego nie nauczycie, bo ja właśnie z koleżanką się wybieram. Serio? Świnkę przyniosłeś do łóżka? Także zobaczymy, co będzie z tymi praktykami, no i przede wszystkim, wiecie, co ciekawi mnie, jak to będzie, jak będę miała po raz pierwszy kontakt z pacjentem, bo co innego jest trenować na lalkach, trenażerach, co innego jest trenować na koleżankach, a co innego pewnie będzie pierwszy taki kontakt z chorą osobą, w sensie chorą, no taką, która będzie wymagała opieki i ja będę musiała tą opiekę zapewnić. Teraz wszystkie, wiecie, dzisiaj mieliśmy odśluzowywanie drzewa oskrzelowego. Spoko, tutaj się włoży, tu się oddesa, tam się oddesa, tu się rurkę włoży przez tchawicę do drzewa oskrzelowego. No spoko, nie? No na lalkach się robi spoko, ale jak to będzie, jeżeli to będzie przede mną żywy pacjent z otwartą tutaj dziurą, tchawicą i ja będę musiała mu oczyścić, odśluzować oskrzela. Ciekawe. Jeszcze może być wszystko tak, że mi się po prostu powiem, że nie dam rady na przykład przy żywych ludziach robić i po prostu zrezygnuję z pielęgniarstwa, ale z drugiej strony może nie. No zobaczymy, zobaczymy. Lecę jeść, przebrać się, jeść i ogarniać ten bałagan, który widzieliście, bo po prostu ja nawet nie mam czasu tego zrobić. No i jeszcze drukarkę muszę ogarnąć, bo Rafał wyjeżdżając postanowił, że będzie na tyle miły, że wypełni mi drukarkę tuszem całym, żebym mogła sobie drukować do szkoły wszystkie potrzebne materiały. Powiedział, bo tam było połowa, powiedział, wypełnię Ci całe, będzie na dłużej. No i tak wypełnił, że drukarka już nie poszła. Dzisiaj właśnie Robcio odebrał, bo był w domu, przyszła nowa drukarka, więc muszę jeszcze ją jakoś rozpakować. W ogóle jestem jej bardzo ciekawa. Zainstalować. To ja zamiast gadać, to się biorę do roboty. Jest i drukareczka. Tutaj ma taki zestaw kolorowych tuszy i pojemniczki, że widać, ile tuszu jest. Podobno jest jakaś eco-friendly i będę mogła sobie drukować i drukować, ile tylko wlezie. Wyglądają kolorowe tusze. Tak, tam jest drukarka, Kajusz. Będziemy musieli ją jakoś zainstalować. Wow, jestem tam. No, ale poczekaj, bo się połamie. No i dobra, wszystko gra i buczy. Właściwie to buczy zmywarka z tyłu. Udało mi się ogarnąć. Udało mi się zainstalować drukarkę. Rozmawiałam z Rafałem i on mówił, czy tobie się kiedyś uda położyć normalnie, jak człowiek spać? Ja mówię, no dzisiaj mi się powinno udać tak po pierwszej. To będzie dobrze. Gardło mi boli. Mam strepsilsa, wiem, że one nic nie działają, ale tak mnie boli. Przed chwilą wyszłam z anginy. Tydzień temu. A teraz mnie bardziej tu boli chyba krtań. Nie wiem. Nie chcę o tym. Nowy rok po prostu ja mam tak zalatany, tak, że tak powiem, busy, że po prostu jest coś strasznego. Wszystko przez te Brexity, przez te COVIDy
i przez wszystkie inne rzeczy, i przez szkołę, mogliby trochę zwolnić. No co, w tej chwili jest po 22, ja dopiero wsiadam, zaraz zacznę składać tego vloga, bo w ogóle to tak, w ogóle to się chciałam z Wami przywitać. Znaczy nie, że teraz, ale w ogóle w nowym roku powiedzieć, że jestem, że żyję, że będą vlogi, mam nadzieję, że uda nam się wrócić nawet do tych, no może nie wiem, czy codziennych się teraz uda w przeciągu miesiąca, dwóch, bo luty, sesja i tak dalej. Ale już po sesji, jak się normalnie zacznie drugi semestr, to myślę, że Boże, codziennie, co drugi dzień. No dobra, nie będę zakładać, nie będę wymyślać, bo zawsze naobiecuję, a później wychodzi jak zawsze, nie? Jak zwykle. Także no mam nadzieję, że wrócimy do częstszych vlogów. Właśnie teraz zasiadam składać tego vloga. To jest taki vlog powitalny, wszystkiego najlepszego w nowym roku. To pyk, stukniem się, chluśniem, bo uśniem. I właśnie też chciałam Wam powiedzieć, że Tita Tran. Tutaj zobaczcie, jest taki tran, on jest w Biedronce za 20 zł, 19,98, coś takiego. Ja kupiłam dwa, jeden o smaku owoców leśnych i jeden cytrynowy. Jest to paskudne paskudztwo, smakuje jak olej z cytryną. W Rossmanie ten sam identyczny tran kosztuje chyba 43 zł od sztuki. Więc jeżeli chcecie się zaopatrzyć w tran, to zapraszam do Biedronki. Sponsorem dzisiejszego filmu jest Tran i Biedronka. Wcale, że nie? Ale ja zaczęłam dawać to swojemu dziecku. Jednemu, bo drugie protestuje. Nastolatek to ma prawo, prawda? Ale co tu chciałam Wam powiedzieć, że zawiera... Wspomaga odporność, witamina D wspomina odporność, rozutrzymuje zdrowe kości, witamina A przyczynia się do prawidłowego widzenia, co mi się teraz bardzo przyda, i wspiera układ odpornościowy, wspomaga pracę mózgu i serca. Mózgu? Ja już chyba nie mam. Kwas omega 3DHA przyczynia się do prawidłowej pracy mózgu oraz prawidłowego widzenia. I prawidłowej pracy serca, witaminy potrzebne do zdrowia, bla, 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 nie? No. Ale tran znany jest od wieków, także, także tak jest. Zaopatrzcie się, teraz zima, śniegi. No ja chyba znowu zaczynam swoją serię zimowych chorób. No chyba, że nie wyszło mi z tym antybiotykiem, bo ja brałam antybiotyk, miałam na 7 dni i tak mi się zapomniało jednego dnia, drugiego już nie wzięłam, Augmentin. Zostały mi dwie tabletki, może jakbym sobie tak dokończyła kurację po tygodniu. Dwoma tabletkami wiem, że nie można, ale no zobaczymy. A teraz kuruje się Lipton. Jeszcze chciałam Wam tylko szybciutko pokazać, to jest raspberry i passion fruit. Ja generalnie passion fruita uwielbiam, to jest marakuja, po polskiemu marakuja. Ten taki śmieszny owocek, ja go najbardziej lubię w drinku, zwanym przeuroczo pornstar. Drink bardzo się wulgarnie afe nazywa, ale jest tak dobry. I wszystko, co zawiera marakuje i te pesteczki, to jest w ogóle dla mnie miodzio, uwielbiam. No i właśnie tu zrobiłam sobie na wieczór cały dzban herbacinki. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobra, ciepła herbacinka. Tran. Wzięłam, jeszcze mam angielskie gripexy. Mam nadzieję, że się nie rozłożę znowu. I teraz bierę się, kochani, mam do złożenia vloga, w międzyczasie do zrobienia pracę domową z psychologii, którą muszę Panu wysłać na maila jeszcze dziś. No jutro sobota, jutro na szczęście nie mam zajęć, ale jutro muszę złożyć ASMR-a na niedzielę, muszę zrobić zakupy na cały tydzień, wysprzątać chatę na cały tydzień, zrobić 15 prań, zrobić ściągi z anatomii i z biochemii. I co ja mam jeszcze na jutro w planach? No i oczywiście zacząć składać już vlogi dla Was. No to mówię, takie tylko hobby, takie moje, wiecie, czas dla siebie, typu pranie, sprzątanie, mycie podłóg, odkurzanie. Takie to przyjemności kobiece, prawda? To, co każda kobieta robi w swoim wolnym czasie. Plus jeszcze muszę... A, miałam dzieci zabrać na sanki, ale śnieg nam wyparował. Ale podobno... Podobno ma padać. Jeszcze nie pada. Czekam. Czekam. Może napada. Dobra, słuchajcie, ja uciekam. I co, widzimy się prawdopodobnie w poniedziałek i kończymy grudzień, nie?
kończymy grudzień. Tam chyba nie będzie, ja myślę, że z tydzień czasu polecimy z grudniowymi vlogami i potem będziemy już na bieżąco. I tak. I widzimy się w grudniu, czyli zatrzymujemy na razie czas. Jeszcze nie wiemy, że jest 2001 i że wcale nie jest taki lepszy, jak miał być i jak obiecywali. Jeszcze nie. Dobra. To ja lecę. Trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz Wam życzę wszystkiego dobrego w tym nowym roku, chociaż dzisiaj jest 8, ale to na życzenia zawsze jest czas, nie? Życzeń nigdy za wiele. Przysyłam Wam buziaczki, moc buziaczków, tylko no może tak, o tak, nie, to nie, bo jak mnie gardło boli, to nie, to tylko uściski i dużo pozytywnej energii i uśmiechu i widzimy się soon!